Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest pochodna cząstkowa drugiego rzędu. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz tablicę ze wzorami na pochodne. No i rozpoczynamy, moi drodzy. Na tablicy mamy przedstawioną funkcję trzech zmiennych, czyli będzie trochę liczenia. No, jest to funkcja dosyć interesująca, nadmienię tylko, że będzie się pojawiała możliwość policzenia pochodnej złożonej. No i cóż, mamy policzyć wszystkie pochodne cząstkowe drugiego rzędu i sprawdzić, czy pochodne mieszane są równe. Takie jest ogólnie polecenie do naszego zadania. No więc jak policzyć pochodne drugiego rzędu? No pochodne drugiego rzędu możemy policzyć tylko wtedy, gdy znamy pochodne pierwszego rzędu. Więc możemy się od razu zabrać za liczenie pochodnych rzędu pierwszego. Czyli na początku policzymy sobie pochodną po x. Ponieważ mamy do czynienia z funkcją trzech zmiennych, czyli jeżeli liczymy na przykład pochodną po x, to wówczas pozostałe zmienne, czyli y oraz z, są stałymi. Czyli już nie sam y, tylko już wszystkie inne, czyli jeżeli byśmy mieli funkcję 10 zmiennych, to pozostałe 9 byłoby stałymi. Więc jak za to się zabrać? Najpierw odszukajmy x-a. Nasz x widnieje tylko i wyłącznie w potędze funkcji e. Mimo to będziemy zmuszeni policzyć pochodną złożoną tej funkcji, ponieważ gdyby było e do x, to nie byłoby problemu, ale mamy e do 3x, czyli jest to funkcja tak zwana zmodyfikowana, czyli nie taka, która istnieje w waszych tablicach, więc tu już pojawia się potrzeba funkcji złożonej. Czyli, moi drodzy, najpierw policzymy pochodną tej funkcji, tą pochodną złożoną. Pochodna złożona, czyli najpierw funkcja zewnętrzna, którą jest e, a pochodna z e to jest po prostu e do potęgi, czyli e do 3x plus 4y razy. Teraz rozbieramy jak cebulę, czyli szukamy funkcji wewnętrznej. Naszą funkcją wewnętrzną jest tutaj potęga, którą, pamiętajcie, liczymy cały czas po x, czyli y jest stałe. Czyli jeżeli my to wyrażenie będziemy liczyć po x, pochodną, to tak, pochodna z 3x to jest 3, a pochodna z 4y jest stałą, czyli 4y też jest stałą, to będzie 0. Czyli tutaj nie musimy nic pisać, razy to wyrażenie, które mamy, ponieważ cosinus 5z jest stałą, bo z jest stałą dla nas, bo liczę pochodną po x. Uff, udało się nam to wszystko jakoś ogarnąć. Możemy teraz to sobie jakoś ładniej zapisać, czyli na przykład 3e do 3x plus 4y cosinus 5z. No to teraz lecimy do pochodnej po y. Tutaj, moi drodzy, sytuacja podobna, ponieważ y też znajduje się w potędze naszego e, czyli też liczymy pochodną złożoną, czyli najpierw pochodna z funkcji zewnętrznej, czyli z e, to będzie e, czyli e do 3x plus 4y razy pochodna z potęgi, czyli pochodna wewnętrzna, ale po y, czyli pozostałe elementy są stałe, czyli pochodna z 3x to będzie pochodna ze stałej, czyli 0, czyli to nie piszemy, a pochodna z 4y to jest po prostu 4 razy nasza stała, którą tu przypisujemy, czyli cosinus 5z. No i teraz liczymy pochodną po z. Czyli, moi drodzy, x i y są stałymi, czyli całe to wyrażenie z przodu jest stałą, czyli przepisuję, czyli będzie e do 3x plus 4y razy pochodna z cosinus 5z. I tu znowu pochodna złożona. Czyli naszą funkcją zewnętrzną jest kosinus, a pochodna z kosinusa to jest minus sinus bez zmiany argumentu, czyli 5z, razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli 5z, czyli 5. I teraz sobie uporządkujemy, czyli to będzie tak, ten minus i tą piątkę wyłączymy przed, czyli będzie minus 5e 3x plus 4y razy sinus 5z. Uff, udało się, policzyliśmy nasze pochodne pierwszego rzędu, teraz czas na pochodne rzędu drugiego, ale żeby to policzyć, ponieważ mamy trzy zmienne, to trochę tych pochodnych drugiego rzędu będzie, stworzymy sobie taką tabelkę, czyli wpisujemy sobie tutaj kolumny, chodzi o to, żebyśmy wszystkie możliwe pochodne uwzględnili, bo czasami zdarza się, że gdzieś się tam gubimy.
Czyli mamy tutaj nasze pochodne rzędu i tak, i będziemy, tu gdzie się przecinają te nasze x-y, czyli na przykład x z x-em, to będzie pochodna po x kwadrat. Potem będzie pochodna x, y i y, x i tak dalej, i tak dalej. I my będziemy po prostu chcieli uwzględnić wszystkie możliwe pochodne. Czyli zaczynamy od pochodnej drugiego rzędu po x kwadrat, czyli jesteśmy tutaj, czyli x z x-em, czyli tu jesteśmy w tym punkcie, czyli wracamy do pochodnej, która była po x-ie i jeszcze raz ją liczymy po x-ie. Czyli znowu tutaj jest x, czyli znowu muszę policzyć pochodną złożoną, czyli tak, trójkę przepisuję, pochodna zewnętrzna, czyli e do 3x plus 4y razy pochodna wewnętrzna, czyli pochodna po x-ie z tego tutaj argumentu, czyli tu będzie pochodna z 3x, to jest 3, a z 4y 0, bo to jest stała, i cosinus 5z przepisuję, bo to też jest stała, czyli to będzie 3 razy 3, czyli 9 e do 3x plus 4y razy cosinus 5z. I teraz lecimy dalej. Teraz liczymy pochodną x, y, czyli pochodna x, y, czyli wcześniej była po y, teraz liczymy ją po x-ie i tutaj sobie wstawiamy krzyżyk, czyli idziemy do tej pochodnej i liczymy ją po x-ie, czyli y i z są stałymi. Czyli jak ja liczę ją po x-ie, to znowu tu się pojawia pochodna złożona, czyli tą czwórkę, co mam, to sobie wyłączę tutaj. I tak, zewnętrzna to będzie se, czyli e do 3x plus 4y razy z naszej potęgi, czyli będzie tutaj z 3x to jest 3, a z 4y to jest 0, i razy cosinus 5z, i mnożymy 4 razy 3 jest 12, e do 3x plus 4y razy cosinus 5z. Czyli mamy już z głowy tę pochodną, to teraz lecimy xz, czyli nasza pochodna tutaj, czyli mamy drugiego rzędu dx dz i wstawiamy krzyżyk. Czyli ona wcześniej była po z, a teraz liczymy ją po x, czyli jesteśmy w tym punkcie. Czyli tak, nasze minus 5 przepisujemy razy, i tu znowu pochodna złożona, ona będzie się często powtarzała, czyli e do 3x plus 4y razy pochodna argumentu po x, czyli będzie 3, bo z 4y jest 0, i tutaj tym razem sinus 5z przepisujemy. I to się równa, minus 5 razy 3 to będzie minus 15, e do 3x plus 4y razy sinus 5z. No to mamy z głowy tę pochodną, to teraz lecimy niżej, czyli teraz pochodna yx, czyli teraz mamy pochodna drugiego rzędu dy dx. Czyli wracamy do tej, co była po x i liczymy ją po y. Czyli tak, trójkę przepisujemy i tu znowu złożona tylko po y, czyli e do 3x plus 4y razy, i pochodna tutaj z 3x będzie 0, a z 4y będzie 4. I cosinus 5z przepisujemy, czyli 3 razy 4 to będzie 12, e do 3x plus 4y razy cosinus 5z. I teraz to jest już pochodna, którą mieliśmy wcześniej, czyli możemy przyrównać, czy one są sobie równe, to była tu. I spójrzcie, one są sobie równe, czyli ta pochodna jest równa tej, czyli do pochodnej x, yx możemy odpowiedź dać tak, te są równe. I lecimy dalej do naszej tabelki, czyli tu mamy teraz y, czyli to będzie pochodna drugiego rzędu, y kwadrat, czyli wracamy do y i znowu po y liczymy tą pochodną, czyli czwórkę przepisujemy i tu ponownie pochodna złożona po y, czyli e 3x plus 4y razy. I tak, tu będzie 0, bo pochodna stałej, którą jest teraz 3x, to jest 0, i tu razy 4. I cosinus 5z przepisujemy, czyli to jest 16 e do 3x plus 4y razy cosinus 5z. I teraz, moi drodzy, będziemy mieć yz pochodną, czyli d kwadrat f, czyli pochodna drugiego rzędu, dy dz, czyli idziemy do z i liczymy po y, czyli minus 5 przepisujemy. I teraz mamy tutaj tak, e do 3x plus 4y
przepraszam, razy. I tutaj po y, czyli pochodna z 3x to jest 0, a z 4y jest 4, razy sinus 5z przypisujemy jako stałą. Czyli minus 5 razy 4 to jest minus 20, e do 3x plus 4y razy sinus 5z. I teraz, moi drodzy, ostatnia linijka, czyli zx zostało nam, czyli jeszcze troszeczkę i już będzie koniec, czyli mamy d kwadrat f dz dx, czyli wracamy do x i liczymy ją po z. Czyli tak, ponieważ po z, czyli pierwsze wyrażenie przepisujemy bez zmian, czyli będzie 3e do 3x plus 4y razy, i tu dopiero zaczynamy liczyć po z, bo tutaj jest dopiero z, czyli tu znowu pochodna złożona, czyli z kosinusa to jest minus sinus 5z razy pochodna z 5z to jest 5, czyli to się równa. Tu przemnożymy sobie i ten minus weźmiemy, czyli to będzie minus 15e do 3x plus 4y razy sinus 5z. I teraz sprawdźmy, bo już taka pochodna w drugą stronę była liczona tutaj, czyli dx dz, czy są sobie równe, minus 15, tak, są sobie równe, czyli tutaj znowu możemy twierdząco powiedzieć, że faktycznie te pochodne mieszane są sobie równe. I tutaj, moi drodzy, lecimy dalej, zostały nam jeszcze dwie pochodne, czyli zy, czyli d kwadrat f, i tutaj mamy dz dy, czyli wracamy do tej, która była po y, i liczymy ją po z, czyli tutaj to 4e do 3x plus 4y przypisujemy razy i tu dopiero liczymy po z, czyli będzie złożona, czyli z kosinusa to jest minus sinus 5z razy pochodna z 5z, czyli 5, to się równa 4 razy, tu minus i 5, czyli będzie minus 20, e do 3x plus 4y razy sinus 5z. I znowu sprawdzamy teraz, moi drodzy, tutaj już mieliśmy taką w drugą stronę policzoną pochodną, czyli dy, dz, i sprawdźmy, one są też sobie równe, czyli kolejną możemy potwierdzić, że faktycznie są sobie równe. No i w sumie ostatnio, ponieważ następna to już jest pochodna drugiego rzędu po zecie, czyli już mieszanych nie będziemy mieć, czyli mamy tutaj d kwadrat f po dz kwadrat, czyli wracamy do zeta i liczymy znowu po zecie. Czyli tu przepisujemy minus 5e do 3x plus 4y razy, i tutaj liczymy pochodną po zecie, czyli sinusa to jest kosinus 5z razy z 5z to jest 5, czyli minus 5 razy 5 to będzie minus 25, e do 3x plus 4y razy kosinus 5z. I to jest, moi drodzy, to są wszystkie pochodne, które trzeba drugiego rzędu, które mogliśmy wyliczyć w naszym zadaniu. Jak zauważyliście, wszystkie pochodne mieszane są takie same, czyli w znak, że ta funkcja dla nas jest dosyć przyjazna. I cóż, moi drodzy, na tym kończymy nasze zadanie. Sami widzicie, że pochodna, że funkcja trzech zmiennych wygenerowała nam troszeczkę więcej roboty. Co by było, gdybyście mieli jeszcze jedną dodatkową zmienną? No cóż, jeżeli chcecie poćwiczyć liczenie pochodnych cząstkowych pierwszego i drugiego rzędu, zapraszam do filmów, które są na naszym kanale. Zachęcam także do kontaktu z nami. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, mail jest w opisie. Zapraszam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.